zdrowia, szczególnie dla normalnych, no i szczególnie dla papieża, zdrowia psychicznego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, papież Franciszek w środę był taki film dokumentalny wypuszczony na festiwalu filmów w Rzymie. No i tam właśnie papież wykazał, czy wyraził poparcie, czy aprobatę dla związków obywatelskich, związków cywilnych ludzi tej samej płci, czyli rzecz biorąc homoseksualistów. Dla dwóch lesbijek, dla dwóch facetów, można powiedzieć, rowerowych. No, nie było to powiedziane na mszy, czy ani nie było wypuszczone w formie oficjalnego watykańskiego dokumentu. Także to nie wskazuje na oficjalną linię teologiczną Watykanu, no ale jednak to jest duże takie odstępstwo od Sodomy i Gomory, tak? Jednak ta Sodoma i Gomora, no to jest nauczana w Kościele katolickim, no że to jest coś niedobre. Te poparcie, no to będzie jeszcze bardziej intensywna ta walka, czy debata, czy kontrowersja, czy dyskusja, czy walka, można powiedzieć, wśród nauczania Kościoła katolickiego, wśród nauczania katechizmu, wśród nauczania no, przez biskupów i wszystkich tych ludzi, którzy kler, który naucza katolicyzmu. No to, że to nie było oficjalne, nie była to oficjalna taka doktryna, to jednak daje jakiś taki przycisk na biskupów, na tych przedstawicieli wszystkich w najróżniejszych krajach, no i szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie ogólnie jest konserwatyzm duży, ludzie rozumieją, że jednak Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest ważne. No tylko w tych rozwiązłych, można powiedzieć, krajach, gdzie ludzie nie wiedzą, co robić z forszą, to ludziom odbija. No część zostaje ateistami, agnostykami, no a część zaczyna być luźnymi katolikami. No i jednym z tych luźnych katolików, no to wygląda na to, że jest dzisiejszy papież. W Europie, w Ameryce Północnej, czy w innych zachodnich krajach, no to można się spodziewać tego, że to będzie miało wpływ na tą wojnę kultur, na wojnę komunizmu z konserwatyzmem i to będzie wielka bitwa w samym Kościele, no i dużo poza Kościołem. To wierni ogólnie rzecz biorąc, no homoseksualizm rozwalił parafii, wiele kościołów, wiele miejsc. No i teraz papież popierający homoseksualizm, no to już w ogóle, może się okazać, że to jest koniec, tak, że to będzie kompletny, końca nie będzie, tak, bo to jednak papież, no to jest człowiekiem, papież jest, papieża nie będzie, ludzie przeżyją, no tyle tylko, że w mniejszych ilościach, najbardziej jacyś religijni, najbardziej wierzący, najbardziej ci, którzy daje im ta wiara i religia, daje im siłę i jakieś przetrwanie, satysfakcję jakąś duchową, no i duchową, psychiczną, no i pośrednio fizyczną, ale to będzie duży problem. No homoseksualiści mają prawa, żeby być częścią rodziny. No tak właśnie papież Franciszek powiedział, że to są dzieci Boga, no i mają prawa do posiadania familii. Nikt nie powinien być wyrzucony, ani nikt nie powinien cierpieć z tego
powodu, że jest homoseksualistą. No to właśnie papież Franciszek powiedział w filmie dokumentalnym Francesco. No jak wspominałem, to była premiera na festiwalu filmowym w Rzymie w czwartek. No i to było podawane w najróżniejszych tam wiadomościach. No i tam właśnie powiedział, że to, co musimy zrobić, to musimy stworzyć prawo do Unii, do Związku Obywatelskiego, czyli Związku Cywilnego. No, można powiedzieć ślub państwowy, tak? W Polsce to się coś takiego mówiło, ślub kościelny, no i ślub państwowy. No, czyli dla homoseksualistów ma być ślub państwowy. No i on powiedział właśnie, że ja właśnie za tym stoję, że to jest prawidłowe. No to było jego stwierdzenia, to były pobrane, czy tam nakręcone w 2019 roku przez telewizję meksykańską, kiedy on miał wywiad z grupą Telewiza. No i od tego, to jest właśnie najważniejsze, to trzeba powtórzyć, że to nie było ani na żadnej mszy oficjalnej, ani w watykańskim dokumencie, tak, także to nie jest oficjalne nauczanie, no ale to też tam gdzieś pomiędzy liniami się czyta, pomiędzy wierszami się widzi, no i tak to jest. No papież już zrobił taki numer w 2013 roku, kiedy powiedział, że o homoseksualistach, o zboczeńcach wśród kleru. No i on powiedział, że kim ja jestem, żeby oceniać, tak? No to było też, to też było Sodoma i Gomora, popieranie Sodomy i Gomory. On w Watykanie odwiedził go transwestyta, transgender w sumie, nie transwestyta, transgender, czyli ktoś, kto to urodził się z takimi genitaliami, a myśli, że jest przeciwnej. Chromosomów nie oszuka. Jeżeli ma ptaka, no to niestety gniazdka sobie nie zrobi, a kobieta, która myśli, że jest facetem, no to nigdy jej tam mieczyk nie urośnie. To dla normalnych ludzi to jest oczywiste, no a i to wszystko jest gdzieś tam w myślach. No i papież popiera takie rzeczy. Spotkał się w Waszyngtonie też z parą homoseksualistów, tak, także że jednak jest za Sodomą i Gomorą. To jest no, dziwaczne jak na papieża. W tym samym czasie też tłumaczył, że małżeństwo jako takich homoseksualistów, małżeństwo z punktu widzenia, no nie wiem, chyba kościelnego, w 2016 w dokumencie właśnie powiedział, że absolutnie nie ma podstaw do tego, żeby związki homoseksualne były traktowane jako małżeństwa w podobnym wymiarze jak dla heteroseksualnych ludzi i że to nie był plan Boga na małżeństwo i dla rodziny. Także to się wszystko tam szarpie, no ale on jednak pcha ten plan homoseksualistów. Kiedy on był w Buenos Aires, był kardynałem. No, on się nazywa George Mario Bergoglio. To właśnie opisywał, że to homoseksualne związki, no to są, to, że to jest po prostu no, tragedia. Określał, że to jest tragedia. W 2014 roku, jak miał wywiad, no to czyli był wybrany w 2013 roku, w 2014, no to sugerował, że Kościół katolicki może tolerować jakieś te związki obywatelskie, związki prywatne dla homoseksualistów. Także to ciągle jakoś tak wypuszczał te sygnały. Oficjalna pozycja, czy oficjalna opinia Watykanu, no to jest bazowana na dokumencie z 2003 roku, jeszcze powstała za kardynała Ratzingera, czyli papieża Benedykta XVI.
No i właśnie ten dokument wspomina, że szacunek dla osoby homoseksualnej nie może doprowadzić w żadnym wypadku do tego, żeby zaakceptować zachowanie homoseksualne albo do tego, żeby legalnie zaakceptować związki homoseksualne. Także to jest oficjalne od 17 lat doktryna Watykanu. Papież Franciszek klaszczą wszystkie lesbijki, wszystkie geje, wszyscy dwuseksualni, czyli śpią z chłopcami, z dziewczynkami, z facetami, z babami, jak leci. Również transwestyci, ci, którzy się przebierają, queer, czyli cioty też, to popierają ich. No i wszyscy ci przywódcy tych sześciokolorowych tęcz i flag klaszczą po prostu, mówią, że to jest najwspanialsza rzecz, jaka może być. No to jest to, co papież zrobił. No konserwatyści, jak zwykle oczywiście, wyrażają swoje niezadowolenie. No i w sumie mają rację, tak? Biblia jednak mówi o tej Sodomie i Gomorze. Także Bóg, honor, ojczyzna jest likwidowany, rodzina jest likwidowana, uczciwość jest likwidowana, tradycja jest likwidowana, no wszystko jest likwidowane rękoma papieża. Także smutno to jest, że jest papież i że on takie rzeczy opowiada. Ten sporo biskupów, no to mówi, że Ojciec Święty Franciszek nie wie co mówi, no i że to trzeba będzie wyklaryfikować. To dużo biskupów zaczyna mówić, bo biskupi twierdzą, że to jest przeciwne nauczanie Kościoła katolickiego. Dużo, między innymi biskup z Providence w Rhode Island, znany z swoich konserwatywnych pozycji. W Nowym Jorku też jeden księży powiedział, że dużo kardynałów i biskupów będzie się wypowiadała na ten temat. No i faktycznie będzie się wypowiadała. Najsmutniejsze jest to, że ludzie, normalni ludzie w parafiach, będą głosować nogami, tak? Teraz spadek przypuszczalnie. Nie dość, że jest pandemia, nie dość, że wyniszczali katolicyzm i chrześcijaństwo politycy przez ostatnie 50 lat. Ostatnie 10 lat to mocno było. No to teraz jeszcze papież Franciszek wyniszcza. No jest to nieprawdopodobne. No papież zdecydowanie przekroczył pewną granicę, której przekraczać nie powinien. No i dużo złego robi, szczególnie dla wiernych, dla ludzi. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie, ale serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na ateistów, nie głosuj na komunistów. No, jeżeli słuchałeś czwartkowego spotkania czy dyskusji pomiędzy Bidenem a Trumpem, no to widać, kto jest normalny, widać, kto chce zniszczyć Amerykę, widać, kto kocha Amerykę. No, Trump zdecydowanie kocha Amerykę, dlatego mówi Ameryka na pierwszym miejscu. Biden, komunista, kocha globalizm, kocha świat i nienawidzi Ameryki. Będzie opodatkowywał, zabierze prawo do broni, pozwala na skrobanki w 9 miesiącu, pozwala bogacić się wszystkim, tylko nie Ameryce. Także nie głosuj na socjalistów. Zdrowia!